Panie Zbigniew, jest pan tutaj u nas pierwszy raz. Jakie wrażenie? Jak się festiwal ogólnie podoba? Jak filmy? Ja jechałem szczerze mówiąc zmieszanymi uczuciami, bo myślałem, że będzie to takie no, amatorskie na ten i tu się rozczarowałem bardzo pozytywnie. Naprawdę, bo zobaczyłem niektóre filmy, powiem, że zaskoczony byłem profesjonalność. Tematem podjętym science fiction jest potężna, ale że nagle pewna myśl w tym jakaś jest i taka mądra rzecz i to mi się szalenie spodobało. Ten entuzjazm, który tutaj jest, was, młodych ludzi, ta atmosfera, to jest coś fantastycznego, tak, że jak patrzyłem na to, to byłem zachwycony właśnie tą całą organizacją, tym wszystkim, jak tu wszyscy się malują, jak wszyscy żyją ten festiwal i to jest fantastyczne. To jest fantastyczne i takiej atmosfery nie ma nigdzie. Ja jeżdżę po tych festiwalach filmowych, no to tam już są konkurencje, tam już są jakieś te nagrody prestiżowe, szalenia. I tutaj taka nagroda jest dla tych młodych ludzi. No, liczę, że przynajmniej pierwszym szczeblem do osiągnięcia czegoś większego. Tak, oczywiście, że tak. Ja się bardzo cieszę, że tu przyjechałem. No, mam nadzieję, że gdzieś tam za jakiś czas przyjadę znowu, także będzie to sympatyczne. Jak pan się czuł tak? Siedząc, wiedząc, że ma pan na jedną, po lewej stronie ma pan redaktora jednego z największych portali filmowych, a po prawej ma pan jednego z youtuberów, praktycznie pewnie nie wiedząc, kto to jest. Nie wiedziałem, ale byłem zafascynowany opowieścią pana Krzysia o tym właśnie, czym on się zajmuje, ponieważ dla mnie to jest obcy świat. Ja teraz powiedziałem sobie, że z przyjemnością jakby w ten świat się zanurzę, może nie całkowicie, bo to jakby jest, ale chcę go poznać, bo on tak rozbudził fascynację we mnie tym światem, a opowiadał mi dosyć dużo, na czym to polega wszystko. Natomiast no, zespołem no, spokojowym, gdzie siedzieliśmy, tym, pomimo tego, że wymyślił te węże i sklątwy Doliny Węży. Nie wiem, ale profesjonalista, świetny krytyk, ale bez kompleksów, proszę pana, siedziałem bez.